Subskrybuj kanał Wirtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków. Wydawnictwo Znak, woblink.com oraz audioteka.pl przedstawiają John Maxwell Cocia. Czekając na barbarzyńców. Tłumaczenie Anna Mysłowska. Czyta Filip Kosior. Część pierwsza. Nigdy dotąd nie widziałem czegoś podobnego. Przed oczyma ma zawieszone dwa niewielkie szkiełka w drucianej oprawie. Czyżby był niewidomy? Gdyby chciał zasłonić niewidzące gałki oczne, mógłbym to zrozumieć. Ale przecież nie jest ślepy. Szkła są ciemne i wydają się z zewnątrz nieprzejrzyste, ale on przez nie widzi. Tłumaczy mi, że to najnowszy wynalazek. Chronią oczy przed blaskiem słońca, powiada. Sam uznałby je pan za pożyteczne, zwłaszcza tu na pustyni. Dzięki nim nie trzeba ciągle mrużyć oczu i nie tak często boli głowa. Niech pan spojrzy. Dotyka lekko kącików oczu. Żadnych zmarszczek. Z powrotem wkłada okulary. To prawda. Ma cerę mężczyzny młodego. Nosi je cały kraj. Siedzimy w najlepszym pokoju oberży, oddzieleni od siebie flaszką i miseczką orzechów. Nie dochodzimy przyczyn, dla których się tu znalazł. Został przysłany w misji specjalnej. To wystarcza. Mówimy o polowaniu. Opowiada o wielkiej obławie, w której ostatnio brał udział. Ubito tysiące sztuk zwierzyny płowej, dzików i niedźwiedzi. Tak wiele, że trzeba było zostawić całą górę rozkładającego się ścierwa. Szkoda. Mówię mu o ogromnych stadach gęsi i kaczek, pojawiających się w czasie ptasich wędrówek każdego roku i o tutejszych sposobach ich chwytania. Rzucam myśl, że mogę go zabrać kiedyś łodzią tubylców na nocny połów ryb. Jest to przeżycie, którego nie wolno pominąć, mówię. Rybacy trzymają płonące pochodnie i biją w bębny tuż nad powierzchnią wody, żeby zapędzić ryby do zarzuconej sieci. Kiwa głową na znak zgody. Opowiada mi o jednej ze swoich inspekcji w pasie przygranicznym, gdzie ludzie jedzą niektóre gatunki wężów, uważając je za wielki przysmak, potem o wielkiej antylopie, którą ustrzelił. Powoli, niepewnie, porusza się między meblami, do których jeszcze nie przywykł, ale ciemnych szkieł nie zdejmuje. Wcześniej oświadcza, że chce odpocząć. Zakwaterowaliśmy go tutaj w oberży. -Gdyż jest to najlepsze pomieszczenie, jakie można znaleźć w mieście. Obsłudze wytłumaczyłem, że jest gościem bardzo ważnym. Pułkownik Jol jest z trójki, z trzeciego wydziału, objaśniłem. Trójka jest obecnie najważniejszym wydziałem służby cywilnej. Tyle przynajmniej wiemy z plotek, które dochodzą do nas ze stolicy z wielkim opóźnieniem. Właściciel potakująco kiwa głową. Obsługujące gości dziewczęta spłoszone spuszczają oczy. Musimy zrobić na nim dobre wrażenie. Wynoszę swoją matę do spania na mur forteczny, gdzie powiew nocy przynosi pewną ulgę w panującym upale. Na płaskich dachach domów miasteczka dostrzegam w poświacie księżyca kształty ułożonych do snu ludzi. z rosnących na skwerze włoskich orzechów ciągle dobiega mnie szmer rozmów. W ciemności fajka wygląda jak robaczek świętojański. Rozjaśnia się, przygasza. To znów jarzy słabym blaskiem. Lato powoli chyli się ku końcowi. Sady uginają się pod ciężarem owoców. Stolicę nie widziałem od czasu, kiedy byłem młodym człowiekiem. Budzę się przed świtem. Na palcach przechodzę obok śpiących żołnierzy, którzy kręcą się niespokojnie i wzdychają zapewne do matek lub narzeczonych. I schodzę w dół po schodach. Z nieba patrzy na nas tysiące gwiazd. Jesteśmy tu naprawdę na dachu świata. Kiedy się człowiek budzi w nocy, pod gołym niebem, jest wręcz oślepiony. Przy bramie ze skrzyżowanymi nogami, pogrążony w głębokim śnie, siedzi wartownik, mocno przyciskając do siebie karabin. Dyżurka odźwiernego jest zamknięta, jego wózek stoi na zewnątrz. Idę dalej. Nie mamy odpowiednio urządzonych pomieszczeń dla więźniów. Wyjaśniam. Przestępstwa trawiają się tu rzadko i karą jest zazwyczaj grzywna albo przymusowa praca. Ten barak jest, jak pan widzi, po prostu składzikiem przylegającym do spichlerza. W środku powietrze jest zatęchłe i smródliwe. Nie ma okna. Na podłodze leżą skrępowani więźniowie. To od nich bije ten smród. Smród rozkładającego się moczu. Wołam strażnika, żeby wszedł do środka. Zabierz tych ludzi, niech się umyją. Staraj się z tym uwinąć. Wprowadzę mojego gościa do chłodnego i mrocznego wnętrza spichlerza. W tym roku spodziewamy się z gminnych pól trzy tysiące korców zboża. Obsiewamy je tylko raz. Pogoda nam sprzyja. Mówimy o szczurach i sposobach, jakimi można opanować tę plagę. Wracamy do baraków, w którym teraz unosi się woń mokrego popiołu, a w kącie klęczą oporządzeni więźniowie. Jeden to człowiek stary, drugi jest chłopcem. Pojmano ich kilka dni temu, wyjaśniam. Niecałe dwadzieścia niż stąd była obława. To rzecz niezwykła. Zazwyczaj trzymają się na znaczną odległość od fortu. Tych dwóch zgarnięto już później. Twierdzą, że nie mają nic wspólnego z obławą. Sam nie wiem. Być może mówią prawdę. Jeśli pan chce z nimi pomówić, to oczywiście pomogę panu. Znam język. Twarz chłopca jest obrzmiała i pośniaczona. Jedno oko zamknięte z powodu opuchliny. Przykucam przed nimi i poklepuję go po policzku. Posłuchaj, chłopcze, mówię w dialekcie ludzi z pogranicza. Chcemy z tobą porozmawiać. Żadnej odpowiedzi. On udaje, mówi strażnik. Rozumie wszystko. Kto go zbił? pytam. To nie ja, stwierdza strażnik. Wyglądał tak, kiedy tu przyszedł. Kto cię bił? pytam chłopca. Nie słucha tego, co mówię. Patrzy ponad moim ramieniem nie na strażnika, lecz na stojącego za nim pułkownika Jola. Odwracam się do Jola. Prawdopodobnie jeszcze nigdy nie widział czegoś takiego. Robię gest ręką. Mam na myśli okulary. Pewnie myśli, że pan jest ociemniały. Ale Jol nie uśmiecha się w odpowiedzi. Co pewne uważa, że w obecności więźniów należy zachować postawę zdecydowaną. Przykucam przed starcem. Ojcze, posłuchaj mnie. Wzięliśmy cię tutaj, bo przyłapano cię na chwytaniu bydła. Ty wiesz, że to poważna sprawa. Wiesz, że możesz być za to ukarany. Wysuwa język i zwilża wargi. Twarz ma szarą i zmęczoną. Ojcze, widzisz tego pana? Ten pan przyjechał do nas ze stolicy. Dokonuje przeglądu wszystkich fortów wzdłuż pogranicza. Jego zadaniem jest dojść prawdy. To wszystko, czym się zajmuje. Chce dociec prawdy. Jeśli mi nie odpowiesz, będziesz musiał z nim porozmawiać. Rozumiesz? Ekscelencjo zaczyna mówić. Głos mu chrypnie, odchrząkuje. Ekscelencjo, my nic nie wiemy o kradzieży. Żołnierze zatrzymali nas i związali bez powodu. Byliśmy na drodze, szliśmy do lekarza. To chłopak mojej siostry ma ranę, która się nie goi. Nie jesteśmy złodziejami. Pokaż, ekscelencji, swoją ranę. Zręcznie, posługując się jedną dłonią i zębami, chłopiec zaczyna odwijać szmaty, którymi obandażowana jest jego ręka. Ostatnie zwoje, zlepione krwią i ropą, przywierają do ciała. Ale on podnosi opatrunek, żeby pokazać mi czerwony, bolesny brzeg rany. W drodze powrotnej idę z wizytatorem przez plac. Mijają nas trzy kobiety z koszami do bielizny na głowach, wracające z nad tamy irygacyjnej. Szyje mają sztywno wyprostowane. Przyglądają się nam z ciekawością. Słońce zwala z nóg. To są pierwsi ludzie, jakich aresztowaliśmy od dłuższego czasu, mówię. Zbieg okoliczności. Gdyby nie to, nie mielibyśmy ani jednego barbarzyńcy, żeby go panu pokazać. Tak zwany bandytyzm właściwie nie istnieje. Uprowadzą kilka owiec albo odetną juczne zwierzę z karawany. W odwet urządzamy czasem na nich obławy. Są to przeważnie biedni koczownicy wypasujący swoje mizerne statka wzdłuż rzeki. Taki stan staje się już chlebem powszednim. Stary mówił, że szli do doktora, i pewnie to prawda. Trudno sobie wyobrazić, żeby w czasie obławy zgarnięto starca i chorego chłopaka. Zaczynam sobie uświadamiać, że staję w ich obronie. Oczywiście nie można być tego zupełnie pewnym, ale nawet jeśli kłamią, czy naprawdę mogą się panu przydać tacy prymitywni ludzie jak oni? Staram się tłumić irytację, jaką we mnie budzi jego zagadkowe milczenie. Ta licha, teatralna tajemniczość ciemnych krążków, za którymi kryją się zdrowe oczy. Dąc, trzyma ręce splecione z przodu, jak kobieta. Mimo wszystko. Mówi. Powinienem ich przesłuchać. Dziś wieczór, jeśli to dogodna pora. A wezmę z sobą mojego pomocnika. Będę także potrzebował jeszcze kogoś. Jakiegoś tłumacza. Może być strażnik. Czy on zna ten język? Każdy z nas potrafi się z nimi porozumieć. Woli pan, żeby mnie przy tym nie było? Mogłoby to pana znudzić. Trzymamy się własnego sposobu prowadzenia śledztwa. Nie słyszę nic z tego krzyku, o którym później ludzie opowiadają, jakoby dochodził ze spichlerza. Przez cały wieczór, w każdej jego minucie, wypełniając swoje obowiązki, zdaje sobie sprawę, co się tam może dziać, a przecież słucham nieźle wyczulone na wszystkie odcienie ludzkiego bólu. Spichlerz jest jednak masywnym budynkiem o ciężkich drzwiach i małych okienkach. Stoi za rzeźnią i młynem od strony południowej. Poza tym to, co było kiedyś posterunkiem, a potem granicznym fortem, rozrosło się w rolniczą osadę. Miasteczko liczące trzy tysiące dusz, w którym gwar toczącego się życia, zgiełk, jaki te dusze czynią podczas ciepłego letniego wieczoru, nie ustaje z tego powodu, że gdzieś tam ktoś krzyczy. W pewnej chwili zaczynam usprawiedliwiać się przed samym sobą. Kiedy ponownie widzę pułkownika Jola, w czasie gdy już skończył swoją robotę, sprowadzam rozmowę na temat tortur. Co wtedy, jeżeli pana więzień mówi prawdę, a jednak widzi, że mu nie wierzą? Pytam. Czyż to nie straszna sytuacja? Wyobraźmy sobie być przygotowanym na to, że trzeba się przyznać, wyznać prawdę, nie mieć nic więcej do powiedzenia, wyznać wszystko, a mimo to być przymuszanym do dalszych zeznań. Jakaż odpowiedzialność tego, kto przeprowadza badanie? Skąd w ogóle można wiedzieć, kiedy człowiek wyznał prawdę? Po szczególnym brzmieniu głosu, mówi Joel. Głos człowieka, który mówi prawdę, nabiera specyficznej barwy. Wprawienie się w tej umiejętności, a także doświadczenie, potrafią nas nauczyć rozpoznawać ten głos. Głos prawdy. Potrafi pan wyłowić ten ton w codziennej mowie? Umie pan uchwycić uchem, kiedy ja mówię prawdę? Jest to chwila największego zbliżenia, które on przekreśla lekkim ruchem dłoni. Nie, źle mnie pan zrozumiał. Mówię wyłącznie o szczególnej sytuacji o sytuacji, w której próbuję wysądować prawdę, w której muszę stosować przymus, żeby tę prawdę wydobyć. Najpierw słyszę kłamstwa, rozumie pan? Tak to wygląda. Najpierw kłamstwa, następnie stosuje presję, potem większa porcja kłamstw, więc większa presja, potem przerwa i znów zwiększenie presji, wtedy prawda. Tak właśnie wydobywa się prawdę. Tylko ból jest prawdą. Wszystko inne budzi wątpliwości. Oto co wyniosłem z rozmowy z pułkownikiem Jolem, którego razem z jego wypielęgnowanymi paznokciami, fioletowymi chusteczkami, wąskimi stopami w miękkich półbutach, ciągle widzę na tle stolicy, gdzie mu wyraźnie tak śpieszno widzę go jak w kuluarach teatru, w czasie przerw między aktami, rozmawia ściszonym głosem z przyjaciółmi. Z drugiej strony, kimże właściwie jestem, by uskarżać się na jego rezerwę w stosunku do mnie? Piję z nim, jadam z nim, oprowadzam go po okolicy, pomagam we wszystkim, czego wymaga zlecona mu misja, a nawet jeszcze więcej. Państwo nie żąda, by się jego urzędnicy kochali. Wystarczy, jeśli wypełniają swoje obowiązki. Raport, jaki sporządza dla mnie, jako sędziego, jest krótki. W czasie badania stało się jasne, że zeznanie aresztowanego zawiera sprzeczności. Powiadomiony o nich aresztowany wpadł w furię i zaatakował oficera prowadzącego śledztwo. Wywiązała się szamotanina, w czasie której aresztowany całym ciężarem upadł na ścianę. Wysiłki przywrócenia go do życia nie dały rezultatu. Dla uzupełnienia, jak wymaga tego przepis prawny, wzywam strażnika i polecam mu złożyć oświadczenie. Wygłasza je jednym tchem, a ja zapisuję jego słowa. Aresztowany stracił panowanie nad sobą i zaatakował wizytującego oficera. Zawołano mnie, bym pomógł go uspokoić. Zanim tam wszedłem, szamotanina ustała. Aresztowany był nieprzytomny i krwawił z nosa. Wskazuję mu miejsce, gdzie ma postawić krzyżyk. Z szacunkiem bierze ode mnie pióro. Czy pan oficer mówił ci, co masz mi powiedzieć? Pytam łagodnym głosem. Tak jest, odpowiada. Czy aresztowany miał ręce związane? Tak jest, to znaczy nie, proszę pana. Odprawiam go i wypełniam formularz potrzebny dla pogrzebania zwłok. Jednak przed pójściem do łóżka biorę latarnię. Przecinam plac i okrężną drogą, tylnymi uliczkami idę do spichlerza. Przy drzwiach baraku nowy strażnik, jakiś wiejski chłopak, śpi szczelnie otulony kocem. Kiedy podchodzę bliżej, cykanie świerszcza ustaje. Otwieranie zasuwy nie budzi wartownika. Wysoko trzymając latarnię wchodzę do baraku, zdając sobie sprawę, że wdzieram się na teren uznany za miejsce święte, czy może przeklęte, jeśli jest między tymi pojęciami jakaś różnica. Nietykalny, zastrzeżony dla tajemnic państwa. Chłopiec leży w kącie, na posłaniu ze słomy. Żyje. To dobrze. Wygląda jakby spał. Zdradza go jednak napięcie wyczuwalne w całej postaci – ma ręce związane przed sobą. W drugim kącie, długi, biały toboł. Budzę strażnika. Kto ci powiedział, żeby zostawić zwłoki tutaj? Kto je zaszył? Słyszy gniew w moim głosie. Ten człowiek, który tu był razem z Waszą ekscelencją. Zastałem go tutaj, kiedy przyszedłem objąć służbę. Powiedział do chłopca, słyszałem, jak mówił, śpi razem z dziadkiem, grzej go. Wyglądało, jakby chciał także chłopca zaszyć w prześcieradło, to samo prześcieradło, ale tego nie zrobił. Podczas gdy chłopiec ciągle leży sztywno, niby śpiąc, z mocno zaciśniętymi powiekami, wynosimy ciało. Na dziedzińcu strażnik trzyma latarnię, a ja, ostrym końcem swojego noża, odnajduję szef, rozpruwam go i odwijam z na głowę starca. Siwa broda zlepiona jest krwią. Wargi zmiażdżone i rozchylone, powybijane zęby. Jedno oko przewrócone do góry, oczo drugiego jest krwawą jamą. Zawiń z powrotem, mówię. Strażnik ujmuje brzegi płótna, zbliżając je do siebie. Opadają na powrót. Mówią, że uderzył głową o ścianę. Co pan o tym myśli? Spogląda na mnie ostrożnie. Przynieś jakiś sznur i obwiąż go porządnie. Trzymam latarnię nad chłopcem. Nie poruszył się, ale kiedy się pochylam, żeby dotknąć jego policzka, wzdryga się i zaczyna drżeć. Całym ciałem od stóp do głowy wstrząsają drgawki. Posłuchaj, co mówię, chłopcze, odzywam się. Nie mam zamiaru zrobić Ci krzywdy. Kuli się i podnosi związane ręce, zasłaniając twarz. Są obrzmiałe i czerwono-fioletowe. Zaczynam rozplątywać supły. Każda moja czynność, każdy kontakt z chłopcem wprawiają mnie w zakłopotanie. Słuchaj, musisz powiedzieć panu oficerowi prawdę. Wszystko, co chcę od ciebie usłyszeć, to prawda. Kiedy raz nabędzie pewności, że mówisz prawdę, nie zrobi ci krzywdy. Ale musisz mu powiedzieć wszystko, co wiesz. Na każde jego pytanie musisz odpowiedzieć uczciwie. Chociaż cię teraz boli, nie trać odwagi. Dłubiąc przy ostatnim węźle rozwiązałem wreszcie sznur. Pocieraj ręce jedna o drugą, żeby krew zaczęła krążyć. Ująwszy jego ręce w swoje dłonie rozcieram je. Z trudem rozprostowuję palce. Zdaję sobie sprawę, że nie mogę uśmierzyć jego bólu i pocieszyć go tak jak matka, która potrafi dać ukojenie swemu dziecku po kolejnym napadzie gniewu ojca. Pojąłem, że prowadzący śledztwo może mieć dwa oblicza. Mówić różnym głosem, na przemian szorstkim i ujmującym. Czy on coś jadł dziś wieczór? pytam strażnika. Nie wiem. Jadłeś coś? pytam chłopca. Potrząsa przecząco głową. Ogarnia mnie przygnębienie. Nigdy nie chciałem być zamieszany w coś takiego. Nie mam pojęcia, jak się to skończy. Obracam się do strażnika. Odchodzę teraz, ale chcę, żebyś zrobił trzy rzeczy. Po pierwsze, kiedy ręce chłopca dojdą trochę do siebie, zwiąż je. Ale nie tak ciasno, by puchły. Po drugie, ciało zostaw na dziedzińcu tam gdzie teraz. Nie wnoś go tutaj. Wczesnym rankiem przyśle grupę ludzi, żeby je zakopali. Wydasz im ciało. Gdyby były jakieś pytania, powiesz, że to ja wydałem rozkazy. Po trzecie, chcę, żebyś zamknął teraz barak i poszedł ze mną. Dam ci z kuchni trochę jedzenia dla chłopca. Przyniesiesz to tu wracając. Chodź, nie miałem zamiaru wplątywać się w tę historię. Reprezentuję władzę administracyjno-sądową, jestem odpowiedzialnym urzędnikiem w służbie imperium, wykonującym na tym sennym pograniczu powierzone mi funkcje. Czekam, żeby przejść na emeryturę. Ściągam dziesięcinę i podatki, administruję komunalnymi gruntami, doglądam zaopatrzenia garnizonu, sprawuję nadzór nad młodszymi oficerami, którzy są jedynymi oficerami, jakich tu mamy. Czuwam nad handlem, dwa razy w tygodniu przewodniczę rozprawom sądowym. W przerwach między zajęciami obserwuję wschody i zachody słońca, jem, śpię i jestem zadowolony. Kiedy umrę, mam nadzieję, że będę miał prawo do trzech linijek drobnym drukiem w dzienniku urzędowym Imperium. Nie żądałem dla siebie niczego więcej prócz spokojnego życia w spokojnej atmosferze. Ale w ubiegłym roku ze stolicy zaczęły do nas napływać wieści o panujących wśród barbarzyńców niepokojach. Napadano i grabiono podróżujących po bezpiecznych drogach kupców. Kradzieże bydła stały się częstsze, zuchwalsze. Zaginęła ekipa urzędników przeprowadzająca spis ludności, ich ciała znaleziono później zakopane w płytkich grobach. Do gubernatora prowincji odbywającego podróż inspekcyjną oddano serię strzałów. Miały miejsce utarczki z pogranicznymi patrolami, krążyły pogłoski, że barbarzyńskie plemiona się zbroją. Imperium powinno zastosować środki zapobiegawcze, w przeciwnym razie z pewnością dojdzie do walki wręcz. Co do mnie, nic z tego, o czym mówią, nie dostrzegłem. Na własny użytek zaobserwowałem, że w każdym pokoleniu nieuchronnie dochodzi do wybuchu histerii z powodu barbarzyńców. Nie ma takiej kobiety w pasie nadgranicznym, która oczyma wyobraźni nie widziałaby wynurzającej się spod jej łóżka czarnej ręki, chwytającej ją za łydkę. Ani takiego mężczyzny, którego nie prześladowałaby wizja pijanych dzikusów hulających w jego domu, tłukących cależe, podpalających firanki i gwałcących jego córki. Te majaczenia wynikają ze zbytniego spokoju. Niech mi pokażą zbrojnych dzikich, wtedy i ja uwierzę. W stolicy obawiano się, że może dojść do połączenia się szczepów barbarzyńskich z północy i południa. Oficerowie sztabu generalnego dostali rozkaz objazdu granic. Wzmocniono niektóre garnizony. Każdy kupiec, który o to prosił, otrzymywał eskortę wojskową. I oto po raz pierwszy w pasie nadgranicznym na własne oczy ujrzano funkcjonariuszy trzeciego wydziału strażników bezpieczeństwa państwa, specjalistów od rozszyfrowywania konspiracyjnych mechanizmów wzniecania buntów, ludzi bez reszty oddanych prawdzie, uczonych w sztuce przeprowadzania śledztwa. Tak więc zdaje się, iż kończą się moje szczęśliwe lata. Kiedy mogłem kłaść się spać w spokoju ducha, wiedząc, że wystarczy tam lekko potrącić, tu dotknąć i świat wróci do swej zwykłej równowagi. Gdybym tylko przekazał pułkownikowi tych dwóch bezsensu aresztowanych, rozmyślam. Pułkowniku, jest pan specjalistą, niech pan zobaczy, co się panu uda z nich wydobyć. Gdybym się wybrał na kilka dni na polowanie, tak jak zamierzałem, na przykład w górę rzeki, wrócił i nawet nie czytając jego raportu, lub tylko przebiegłszy po nim obojętnym wzrokiem, położył swoją pieczęć, nie pytając, co on nazywa śledztwem, co się pod tym słowem kryje, czy jest ono jak kamień, pod którym leży przywalony zwiastun śmierci. Gdybym był dość mądry i zrobił to, pewno mógłbym wtedy wrócić do moich łowów, polowań z jastrzębiem i dyskrotnego zaspokajania zmysłów. Mógłbym czekać, aż ucichną prowokacje i opadnie podniecenie wzdłuż granicy. Cóż. Niestety nie wyjechałem. Zamiast tego zatkałem uszy na hałasy dochodzące z baraku przy spichrzu, gdzie trzymane są narzędzia. A potem w nocy wziąłem latarnię i poszedłem zobaczyć wszystko na własne oczy. Aż po widnokrąg ziemia bieli się pokryta śniegiem. Bez ustanku pada z nieba, na którym źródło światła jest rozproszone i wszechobecne, jak gdyby słońce rozpłynęło się we mgle i samo stało się powietrzem. Śnie, że przechodzę przez bramę prowadzącą do koszar. Mijam maszt bez flagi. Przede mną rozciąga się czworoboczny dziedziniec, którego kontury zlewają się z rozświetlonym niebem. Mury, drzewa, budynki są mniejsze. Straciły swoje wymiary. Usunęły się jakby na koniec świata. W miarę jak sunę powoli przez plac, z panującej bieli wyłaniają się ciemne sylwetki postaci. To dzieci bawią się, lepiąc ze śniegu zamek, na szczycie którego zatknęły czerwoną chorągiewkę. Wszystkie mają rękawiczki z jednym palcem, są ciepło otulone przed zimnem. Garstkę po garści znoszą śnieg, formując mury swojego zamku, żeby był jak należy. Przy każdym oddechu ulatują z ich buziaków obłoczki białej pary. Wał obronny zamku jest już w połowie zniesiony. Usiłuję coś uchwycić z dziwnego szczebiotu ich głosu, niosącego się w powietrzu, ale nic nie mogę zrozumieć. Jestem świadom tego, że moja postać jest olbrzymią, bezcielesną zjawą. Nie dziwię się zatem, iż kiedy się zbliżam, dzieci odpływają w obie strony. Wszystkie, z wyjątkiem jednego. Dziewczynka, starsza od innych, może nawet już nie dziecko, w nasuniętym kapturku. Siedzi na śniegu w rozkroku tyłem do mnie, zaintaformowaniem wrót do zamku, wykopuje otwór, uklepując, modelując. Stoję za nią i obserwuję. Nie odwraca się. Próbuję wyobrazić sobie jej twarz ukrytą pod nisko nasuniętym stożkiem kapturka, ale nie mogę. Chłopiec leży na plecach, nagi, śpi. Jego oddech jest szybki i płytki. Cała skóra błyszczy od potu. Po raz pierwszy na jego przedramieniu nie ma bandaża i mogę zobaczyć zaognioną, otwartą ranę, którą przykrywał opatrunek. Przysuwam latarnię bliżej. Jego brzuch i obie pachwiny poznaczone są głębokimi śladami, strupami, sińcami i skaleczeniami. Niektóre z nich noszą ślady stróżek krwi. Co oni z nim robili? Pytam szeptem strażnika. Tego samego młodego mężczyzny, który tu był poprzedniego wieczoru. Noż, Odpowiada takim samym szeptem. Zwykły nożyk. Taki jak ten. Prostuje palce duży i wskazujący i, pozerując chwycenie nożyka, zadaje szybkie pchnięcia w ciało śpiącego chłopca, po czym wykonuje delikatny obrót nożem, tak jak obraca się kluczem. Najpierw w lewo, potem w prawo. Następnie wyciąga go z powrotem, opuszcza rękę wzdłuż boku i staje w pozycji wyczekującej. Krękam nad chłopcem, przysuwając latarnię bliżej do jego twarzy i potrząsam nim. Jego oczy otwierają się o ale po czym znowu zamykają. Słyszę westchnienie, szybki oddech staje się nieco spokojniejszy. Posłuchaj, mówię do niego. Miałeś zły sen, musisz się obudzić. Podnosi powieki i ponad świecącą lampą patrzy na mnie przymrużonymi oczyma. Strażnik podaje miseczkę wody. Czy on może usiąść? Pytam. Strażnik przecząco kręci głową. Podnosi chłopca i pomaga mu się napić kilka łyków. Posłuchaj, odzywam się. Mówiono mi, że złożyłeś zeznanie. Podobno przyznałeś się, że ty i ten starzec, a także inni mężczyźni z waszego klanu, kradliście owce i konie. Powiedziałeś, że ludzie waszego klanu zbroją się, że na wiosnę wszyscy połączą swe siły w wielkiej wojnie przeciwko imperium. Mówisz prawdę. Czy zdajesz sobie sprawę, jakie znaczenie będzie miało Twoje zeznanie? Czy ty to rozumiesz? Przerywam. Na moją gwałtowność reaguje wzrokiem całkowicie obojętnym, jak ktoś śmiertelnie zmęczony po przebiegnięciu wielkiego dystansu. To oznacza, że żołnierze wyruszą na obławę przeciw Twoim, będą zabijać, ginąć będą Twoi krewni, może nawet rodzice, bracia i siostry. Czyżbyś tego chciał? Nie odpowiada. Potrząsam go za ramię, wymierzam mu policzek, nawet nie drgnął, jak gdyby ktoś uderzył martwe ciało. Wydaje mi się, że on jest bardzo słaby. Słyszę szept strażnika za moimi plecami bardzo obolały i bardzo chory. Nie spuszczając ze mnie wzroku, chłopiec zamyka oczy. Wzywam jedynego lekarza, jakiego mamy. Starucha zarabiającego na życie wyrywaniem zębów i sporządzaniem środków wzmagających popęd płciowy, które robi zmielonych kości i jaszczurczej krwi. Na dużą ranę kładzie gorący okład z gliny. Setki niewielkich smaruje maścią. W ciągu tygodnia, przyrzeka, chłopak będzie mógł chodzić. Zaleca, żeby go dobrze odżywiać i pospiesznie znika. Nie pyta, w jaki sposób chłopiec doznał obrażeń. Ale pułkownik jest niecierpliwy. Chcę urządzić błyskawiczną obławę na koczowników i aresztować większą liczbę osób. Chcę, żeby chłopiec służył mu za przewodnika. Z garnizonu, który liczy 40 żołnierzy, żąda ode mnie, bym odkomenderował 30 oraz dostarczył dla nich koni. Próbuję go od tego odwieść. Przy całym szacunku, jaki mam dla pana, pułkowniku, tłumaczę, przypominam, że nie jest pan zawodowym wojskowym. Nigdy nie przyszło panu brać udziału w akcji na tych nieprzyjaznych terenach. Nie będzie pan miał żadnego przewodnika poza tym dzieciakiem, który się pana śmiertelnie boi, który powie wszystko, co mu strzeli do głowy, żeby się panu przypodobać, który zresztą i tak nie nadaje się do wyruszenia w drogę. Na pomoc żołnierzy nie ma co liczyć, są to tylko wiejskie chłopaki, poborowi. Większość z nich nigdy nie była poza obrębem pięciu mil od naszej osady. Barbarzyńcy, których pan ściga, pojawienie się pana wyczują węchem i ulotnią się na pustynie, kiedy pan będzie jeszcze o dzień drogi od nich. Mieszkają tu od urodzenia i znają cały teren. Pan i ja jesteśmy tu obcy. Pan w jeszcze większym stopniu niż ja. Gorąco panu radzę nie jechać. Wysłuchuje mnie do końca, a nawet mam takie uczucie, jakby mnie pociągał za język. Jestem pewny, że przebieg tej rozmowy zapisał później z adnotacją, że nie zasługuje na zaufanie. Po wysłuchaniu wszystkiego z moimi zastrzeżeniami załatwia się krótko. Powierzono mi pewne zadanie, panie sędzio. Tylko ja sam mogę osądzić, czy zostało wykonane. I z energią wraca do przygotowań. Wybiera się w drogę swoim czarnym powozem z polowym łóżkiem i składanym stolikiem do pisania przytwierdzonymi do dachu rzemieniami. Daje mu konie, wozy, pasze i prowiant na trzy tygodnie. Towarzyszy mu podporucznik garnizonu. Mówię mu poufnie... Nie polegajcie na waszym przewodniku. Jest słaby i zastraszony. Niech pan uważa na pogodę i trzyma się słupów granicznych. Pierwszym pana obowiązkiem jest troska o to, by inspektor bezpiecznie powrócił. Pochyla głowę. Z kolei podchodzę do Jola, próbując dowiedzieć się czegoś więcej o jego zamiarach. Cóż, mówi, nie chciałbym rzecz jasna przedwcześnie zdradzać swojego planu. Ale mówiąc ogólnie, ustalimy położenie obozowisk tych pana koczowników, a potem będziemy dalej prowadzić naszą akcję w zależności od sytuacji. Pytam ciągnę dalej jedynie dlatego, że jeśli się pan zgubi w terenie, zadaniem nas wszystkich tutaj będzie odnaleźć pana i zwrócić cywilizacji. Milczymy obaj każdy ze swojego punktu widzenia, delektując się ironią tego słowa Tak, istotnie. Odpowiada. No, ale to mało prawdopodobne. Szczęśliwie mamy znakomite mapy całego regionu, sporządzone własnoręcznie przez pana. Te mapy pułkowniku oparte są prawie wyłącznie na tym, czego się dowiedziałem ze słyszenia. Wiadomości uzyskane od podróżnych układałem w całość przez dziesięć, czy może nawet dwanaście lat. Nigdy nie postawiłem stopy tam, gdzie się pan wybiera. Mówię to jedynie, żeby pana ostrzec. Od drugiego dnia pobytu Jola tutaj byłem zbyt pochłonięty jego obecnością, by w moim zachowaniu w stosunku do niego wykroczyć poza pewną poprawność. Przypuszczam, że jako wysyłany to tu, to tam, sadystyczny tropiciel, przyzwyczajony jest do tego, że zamyka się oczy na jego robotę. A może to tylko w terenie myśli się o wszelkich wywiadowcach i oprawcach, jako o ludziach pozbawionych etyki. Patrząc na niego, zastanawiam się, jak to było za pierwszym razem. Czy kiedy jako praktykantowi polecono mu obracać kleszczami lub wkręcać śrubę, czy co oni tam robią? Otóż, czy zadrżał choćby przez chwilę, zdając sobie sprawę, że przekracza w tym momencie próg tego, co dozwolone? Ciekaw także jestem, czy wynalazł jakiś własny sposób oczyszczania się z tego, co robi, jakieś magiczne zaklęcie, które wypowiada, zamknąwszy za sobą drzwi, rytuał umożliwiający mu powrót do innych ludzi i spożywanie z nimi chleba. Czy może starannie myje ręce albo zmienia ubranie wszystko co wtedy miał na sobie. Czy podobna by wydział stworzył nowy typ człowieka, który bez wewnętrznego niepokoju potrafi przechodzić do porządku nad tym, co niemoralne. Do późnej nocy słyszałem polenie i dudnienie orkiestry pod Starym orzechem włoskim po drugiej stronie placu. Powietrze czerwieni się łuną od wielkiego stosu rozżarzonego węgla, nad którym żołnierze pieką całego barana. Podarunek od ekscelencji. Do wczesnych godzin rannych będą pić, po czym o świcie, wyruszą w drogę. Bocznymi uliczkami dostaje się do spichlerza. Strażnika nie ma. Drzwi do baraku stoją otworem. Już mam wchodzić, kiedy z wnętrza dochodzą mnie szepty i chichot. Wpatruję się w nieprzeniknioną ciemność. Kto tam jest? pytam. Słychać jak ktoś się czołga i przede mną staje, chwiejąc się na nogach młody strażnik. Przepraszam, mówi. Czuję jego oddech przesycony odorem rumu. Zawołał mnie aresztowany i próbowałem mu pomóc. Z ciemności dochodzi tłumiony wybuch śmiechu. Zasypiam. Budzi mnie kolejna eksplozja skocznej muzyki, dochodząca od placu. Znowu sypiam. Śni mi się rozciągnięte na plecach ciało. Bogactwo łonowych włosów lśniących jak stróżka czerni i złota przepływające przez brzuch. Odlędzili w górze ku dołowi jakby strzałą do bruzd między udami. Kiedy wyciągam rękę, żeby je pogłaskać, włosy zaczynają się ruszać. Okazuje się, że to nie włosy, lecz pszczoły, ciasno leżące jedna na drugiej, opite miodem, lepkie, powoli wypełzają z bruzdy i... Rozpościerają skrzydła. Moim ostatnim gestem kurtuazyjnym jest wyruszenie z pułkownikiem i odprowadzenie go aż do tego miejsca, gdzie droga skręca na północny zachód, biegnąc wzdłuż brzegu jeziora. Słońce stoi wysoko i jego tarcza tak wściekle jaskrawo świeci, że muszę osłonić oczy. Ludzie, zmęczeni i skacowani po hulaszczej nocy, wloką się za nami. W połowie kolumny, podpierany przez strażnika, który trzyma się jego boku, jedzie aresztant. Twarz ma trupiobladą, na koniu siedzi niezgrabnie, wyraźnie wciąż jeszcze dokuczają mu rany. Z tyłu idą juczne konie i toczą się wozy z beczułkami wody, prowiantem i cięższym ekwipunkiem, lancami, karabinami, amunicją i namiotami. W sumie widok niezbyt frapujący. Bezładna kolumna jeźdźców, jedni z głową obdarzoną, inni w ciężkich ozdobionych piórami kawaleryjskich, hełmach, niektórzy po prostu w skórzanych czapkach. Wszyscy odwracają oczy od oślepiającego blasku słońca. Wszyscy, z wyjątkiem jednego, który patrzy przed siebie twardym wzrokiem i naśladując swego szefa, trzyma przed oczyma przytwierdzony do patyka krążek dymnego szkła. Jak daleko potrafi posunąć się w tej absurdalnej afektacji? Jedziemy w ciszy. Żniwiarze, którzy wyszli na pola jeszcze przed świtem, na nasz widok przerywają pracę, żeby nam pomachać. W miejscu, gdzie droga skręca, ściągam konia lejcami i żegnam się. Życzę panu szczęśliwego powrotu, pułkowniku, mówię. Głowa w obramowaniu okna powozu pochyla się w nieodgadnionym geście. Tak więc jadę z powrotem do domu, uwolniwszy się od swego ciężaru. Szczęśliwy, że znów mogę być sam w świecie, który znam, i rozumiem. Wchodzę na mury obronne, żeby popatrzeć, jak skromna kolumna, wijąc się, sunie drogą prowadzącą na północny zachód w stronę odległego pasma zieleni, gdzie z jeziora wypływa rzeka, a linia horyzontu gubi się w wiszącej nad pustynią mgiełce. Słońce, brązowe i ciężkie, wciąż jeszcze wisi nad taflą wody. Na południe od jeziora ciągną się rozległe trzęsawiska i słone moczary, za nimi sinoniebieskie niebieskie pasmo nagich wzgórz. Na polu chłopi załadowują siano na dwa wielkie, wysłużone drabiniaste wozy. W górze nad nimi sznur dzikich kaczek zatacza krąg i ślizgowym lotem opada na wodę. Późne lato. Czas spokoju i obfitości. Wierzę w spokój. Może nawet w spokój za wszelką cenę. Dokładnie dwie mile na południe od miasta z płaskiego pustynnego krajobrazu wznosi się grupa wydm. Łapanie żab na bagnach i jazda w dół po stokach tych wydm na wyślizganych drewnianych sankach to główne rozrywki dzieci w czasie lata. Pierwsza na rano, druga na wieczór, kiedy słońce stacza się coraz niżej i piasek staje się chłodniejszy. Chociaż wiatr wieje jak rok długi, wydmy stoją nieporuszone dzięki pokrywającym je czapom skąpej trawy, która pozwala im się utrzymać. A także, co odkryłem przypadkowo kilka lat temu. Dzięki belkom, stanowiącym szkielet budowlanej konstrukcji. Wydmy bowiem kryją w sobie ruiny domów pochodzących z odległych czasów, zanim jeszcze zagarnięto zachodnie prowincje i zbudowano fort. Odkopywanie tych ruin stało się jednym z moich najulubieńszych zajęć. Jeśli system irygacyjny nie wymaga żadnych napraw, wtedy winnych drobnych wykroczeń skazuje na kilka dni kopania w wydmach. Również żołnierze odkomenderowuje tam dla odbycia kary – w chwilach szczytowego zapału zdobywałem się nawet na płacenie z własnej kieszeni przypadkowym robotnikom. Nikt tej pracy nie lubi. Kopanie idzie mozolnie. Nie ma się gdzie schronić ani przed prażącym słońcem, ani przed przenikliwym wiatrem rozwiewającym piach na wszystkie strony. Pracują więc bez przekonania. Nie podzielają mojego entuzjazmu, na który patrzą jak na dziwactwo. Zniechęceni szybkością, z jaką piasek zasypuje wszystko z powrotem. Niemniej w ciągu kilku lat. Udało mi się odkryć do poziomu podłogi kilka największych budowli. Ta, odkryta ostatnio, przypomina stojący na pustyni wrak statku, widoczny nawet z murów miasta. W tej właśnie budowli, która mogła być świątynią, czy też jakimś publicznym gmachem, znalazłem ciężkie nadproże stopolowego drewna, na którym przeplatającą się linią wyrzeźbiono rzucające się ryby, a które teraz wisi nad moim kominkiem. Znalazłem także zakopany pod podłogą worek, który przy dotknięciu rozsypał się w proch. Były w nim ukryte drewniane tabliczki z namalowanymi na nich literami pisma, z jakim się nigdy przedtem nie spotkałem. Już wcześniej znaleźliśmy podobne tabliczki rozrzucone w ruinach tu i ówdzie, jak spinacze do wieszania bielizny. Jednak większość z nich tak była starta przez piasek, że napisy były zupełnie nieczytelne. Teraz w nadziei, że odcyfruję to pismo, zabrałem się do zbierania tabliczek wszelkimi sposobami, a bawiącym się tam dzieciom powiedziałem, że za jedną znalezioną sztukę zawsze dostaną pensa. Bale, które odsłaniamy, są suche i spróchniałe. Wiele z nich trzymało się tylko dzięki temu, że pokrywał je piach, ale, razy wystawione na działanie powietrza, rozsypują się w proch. Niektóre odpadają przy najlżejszym dotknięciu. Nie wiem, ile lat może mieć to drewno. Barbarzyńcy, którzy pędzą żywot pasterski, są koczownikami i mieszkają w szałasach, nic nie wspominają w swoich legendach o stałych osadach w pobliżu jeziora. Nie ma też wśród ruin żadnych ludzkich szczątków. Nawet jeśli jest tam cmentarz, myśmy go nie znaleźli. Nie ma również sprzętów w tych domach. W kupie popiołu znalazłem skorupy wyrobów garncarskich z wysuszonej na słońcu gliny i. Coś brązowego, co mogło być kiedyś skórzanym obuwiem albo nakryciem głowy, ale to coś rozpadło się na moich oczach. Nie wiem skąd pochodziło drewno do budowy tych domów. Prawdopodobnie w przeszłości skazańcy, niewolnicy lub może żołnierze wędrowali 12 mil nad rzekę, gdzie wyrąbywali, cieli piłą i heblowali to pole, by następnie zwieść wozami gotowe bale i budować z nich domy, a także, o ile wiem, fort. Mrąc przy tym jeden za drugim po to, aby ich rozkazodawcy, naczelnicy, sędziowie czy wojskowi dowódcy mogli rano i wieczorem wyjść na dachy i wieże i uważnie badać teren wzdłuż całego horyzontu, wypatrując znaków świadczących o obecności barbarzyńców. Kto wie, może swoim odkopywaniem zaledwie musnąłem powierzchnię, może dziesięć stóp pod podłogą znajdują się ruiny innego fortu, zrównanego z ziemią przez barbarzyńców. Ruiny kryjące kości ludzi, którzy sądzili, że za wysokimi murami znajdą bezpieczne schronienie. Może kiedy stoi na posadce sądu, jeśli istotnie jest to sala sądowa, stoi nad głową sędziego, takiego samego urzędnika jak ja, innego posiwiałego w służbie imperium sędziego, który padł na arenie własnej władzy, znalazłszy się w końcu twarzą w twarz z barbarzyńcą. W jaki sposób mam się o tym przekonać? Grzebiąc w ziemi jak dziki królik. Może pewnego dnia opowiedzą mi o tym znaki na drewnianych tabliczkach. Jest ich w worku 256. Liczba doskonała. Czy to przypadek? Potem, kiedy policzywszy je po raz pierwszy, zrobiłem to odkrycie. Usunąłem wszystko z podłogi mego gabinetu i ułożyłem na niej tabliczki na początek w jeden duży kwadrat, potem w szesnaście mniejszych, następnie w przeróżne inne kombinacje, nie mając, że to, co dotąd brałem za litery jakiegoś alfabetu, może być w rzeczywistości fragmentem obrazu, którego kontur sam skoczy mi do oczu, jeśli natrafię na właściwy układ. Może będzie to mapa kraju należącego do barbarzyńców w dawnych czasach albo rysunek zburzonego panteonu. Wpadłem nawet na pomysł odcyfrowania tabliczek w lustrze, potem nakładałem rysunek jednej na rysunek drugiej, wreszcie próbowałem łączyć z sobą połówki dwóch różnych tabliczek. Pewnego wieczoru, gdy dzieci pobiegły już do domów na kolację, kręciłem się wśród ruin o fioletowym zmierzchu przy pojawiających się pierwszych gwiazdach, w porze, kiedy według prastarych wierzeń budzą się duchy zmarłych. Przyłożyłem ucho do ziemi, tak jak mnie pouczały dzieci żeby posłyszeć to, co słyszały one, dobywające się z jej wnętrza ciężkie stąpania, jęki i głębokie, nieregularne uderzenia w bębny. Na policzku czułem muśnięcia przesuwających się ziarenek piasku w ich wędrówce przez pustynię znikąd do donikąd. Zgasły ostatnie światła, mury forteczne stawały się coraz mniej widoczne na tle nieba, wreszcie rozpłynęły się w ciemności kanał Wirtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków.